siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski Szósty set. Witamy Was w kolejnym odcinku, tym razem już nie przedsezonowym, a już sezonowym. Za sobą mamy pierwszą kolejkę plus ligi, kolejkę pełną kibiców hali, kolejkę pełną emocji, kolejkę pełną spotkań wyrównanych. W zasadzie mieliśmy tylko jeden wynik, 3-0. Jak podobała Wam się ta pierwsza kolejka? Bardzo się podobała. Nareszcie liga wróciła i to wróciła w taki sposób, jaki się tego spodziewaliśmy. Bardzo wyrównane mecze, drużyny widać, że jeszcze nie są w pełni zgrane, a z drugiej strony na to zgranie za bardzo już nie ma czasu, bo liga pędzić będzie jak szalona. Ale mieliśmy wiele spotkań pięciosetowych i na to chyba wszyscy liczyli jak najbardziej, więc fajnie, że liga wróciła. Tak, pierwsze co, mecz otwarcia Olsztyna z Radomiem i już nas właśnie rzuciło się w oczy, że pełna hala Urania. Tak, pełna hala Urania, ale nie tylko pełna hala Urania. Bardzo wiele kibiców pojawiło się też w Katowicach, w Szopienicach. Zaskakująco dużo też było i aktywna, żyjąca hala w Lubinie, bo to wiem, nie jest to regułą. Ponad 5 tysięcy widzów w Gdańsku. 5,5 tysiąca, więc jeżeli chodzi o zabawę w Jasnowidza plus ligi, gdzie tam zadawaliśmy pytanie o powyżej 8 tysięcy, to jeszcze nie, no ale kto wie, czy na kolejnym meczu, nie wiem, czy z Resowią, czy z Zaksą nie uda się osiągnąć takiego pułapu. Więc pełne hale, dużo emocji. Faktycznie zgadzam się też z tym, co powiedziałeś ty, Kuba, że nie bardzo jest czas na poprawę gry. Zaczyna się granie sobota, środa, sobota, środa, sobota, środa i tak praktycznie przez następne 3 miesiące. Więc jeżeli są drużyny, które nie trafiły z formą, jeżeli są drużyny, które są źle przygotowane fizycznie, to może to być duży problem. Ja powiem tak, na przykład w meczu Jastrzębia z Bydgoszczą nie grał Graham Weigras, tak, urodziła mu się córka, dostał trochę wolnego. Dostał wolnego, nie wiem, 2-3 tygodnie, miał go 5 kolejek, tak? To jest bardzo duża liczba, akurat Jastrzębie ma zabezpieczenie tej pozycji, tak? Natomiast no i zobaczmy, jak to jest absurdalne troszeczkę, tak? Że tak jest ten kalendarz zbudowany, że teraz nagle gramy, dla nas to fajnie, bo możemy oglądać, możemy komentować, natomiast chyba siatkarze by woleli troszeczkę spokojniejszą ligę. Tak, ale absencja Grahama Weigrasa to nie jest jedyna niespodziewana pewnie absencja, także pewnie powiemy o tym jeszcze więcej. I kalendarz fajny, okej, jest dużo oglądania, dużo emocji siatkarskich, ale pewnie zespoły wolałyby jeszcze trochę spokojnie poprzygotowywać się lub mieć chociażby więcej czasu między poszczególnymi meczami. Tak, a teraz no, nie wygląda to o tyle dobrze dla drużyn, na przykład, które, nie wiem, teraz na przykład dwa kolejne mecze jak AZS Olsztyn rozegrają na wyjeździe, tak? Bo ciężki wyjazd w Zawierciu, ciężki wyjazd w Rzeszowie, a pomiędzy tymi spotkaniami w zasadzie nie ma czasu na trening, więc jeżeli jakieś tam elementy gry, które nie będą działały tak dobrze, jak pewnie życzy sobie trener czy cała drużyna, no jeżeli one nie będą działały tak, jak sobie życzą, no to nie będzie za bardzo treningów na to, żeby to poprawiać w międzyczasie. No to będą ciągłe rozjazdy, to będą obce hale, gdzie raczej jednak skupiasz się na elemencie zagrywki, żeby zobaczyć, poczuć halę i się wstrzelić. Ale całościowo oceniając, kolejka myślę, że bardzo ciekawa. Kilka nowych postaci, które albo wróciły do ligi, albo po prostu zaczynają tę swoją pozycję w lidze budować po prostu pierwszy raz. I kilka młodych Polaków też, którzy pojawili się i naprawdę robili różnicę na boisku bardzo, bardzo pozytywną. No i wydaje mi się, że po prostu takiej kolejki też trochę oczekiwałem i wydaje mi się, że oczekiwali wszyscy kibice, władze ligi i ogólnie nie jest to, wydaje mi się, że jest to taka kolejka, w której mało drużyn tak naprawdę może być bardzo niezadowolonych też, czy kibiców drużyn, bo w zasadzie trudno wskazać jednoznacznie taką drużynę jedną, o której można było powiedzieć, że nie wiem, położyła mecz, położyła grę, czy że nie daje nadziei na to, żeby ta gra była lepsza w kolejnych kolejkach. Tak, nawet po meczu w Bydgoszczy, którym BKS Wisła przegrała 0-3, tam nie było takich komentarzy, że jakaś rozpacz czy coś w tym stylu, tylko ktoś po prostu to skomentował, że nie było blamażu. Rozmawialiśmy o tym w odcinkach przedsezonowych, tak, że ta liga będzie bardzo wyrównana i te wyniki 3-5-setowe pokazują na to, jak będzie bardzo wyrównana ta liga i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę pewnie dzisiaj przewidzieć dokładnie każdego meczu kolejnej kolejki, bo ta gra będzie na początku bardzo falować. Na pewno te pierwsze spotkania pokazały, że na razie promowane są te drużyny, w których
większość albo wszyscy zawodnicy przepracowali okres przygotowawczy, jak na przykład Katowice, tak? Gdzie było widać po nich, że rzeczywiście fakt, że poza Rafałem Szymurą praktycznie wszyscy byli na miejscu prawie cały czas, pomógł im w tym, żeby się zgrać i żeby grać już taką siatkówkę, jaką pewnie docelowo chcieliby grać. Tak, i płynnie przechodząc do wyników spotkań w pierwszej kolejce Plus Ligi, rozpoczęliśmy w Olsztynie, przy pełnej hali Urania. Olsztyn wygrywa z Cerradem Eneo, Czernymi Radą, 3-2. Dalej będę starał się chronologicznie to przywoływać. Cuprum Lubin, tutaj urwanie punktu Aluronowi Virtu CMC Zawiercie. To wydaje mi się, że to jakieś tam zaskoczenie, ale no 2-3 przegrywa Cuprum Lubin we własnej hali. Dalej trzeci mecz, który rozbył się. W Warszawie, na którym byłem, tak, i tutaj projekt Warszawa wygrywa 3-1 z drużyną z Będzina, która też zaprezentowała się z dobrej strony, jak na swoje możliwości czy oczekiwania. Tak, i w niedzielę o 14:45 rozegraliśmy mecz w Katowicach, gdzie Katowice wygrywają 3-2 z Asseco Rysowią Rzeszów i wydaje się to być największa niespodzianka tej kolejki. No i ta kolejka w okrojonym też kształcie, bo akurat jednego meczu nie rozegraliśmy, zakończyła się w Gdańsku, gdzie Trefl Gdańsk przegrywa 1-3 z PGS Crew Bełchatów, no ale to też był bardzo interesujący mecz. No został jeszcze ten mecz, o którym mówił Filip, tak, tutaj na samym początku, czyli mecz Bydgoszczy, tak? Oczywiście, tak. To gdzieś wypadł mi z głowy, to ten mecz jedyny, który nie zakończył się wynikiem 3-1 bądź 3-2. Tutaj 3-0 Jastrzębski Węgiel na wyjeździe ogrywa Bydgoszcz, chyba zgodnie z przewidywaniami. No ale my rozpoczniemy dyskusję odcinkową od meczu Indyk Pola ZS Olsztyn kontra Cerra Tenea Czarni Radom. Hala Urania, jak już wspomniałem, pełna, bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Olsztyńscy kibice chcieli zobaczyć swoich ulubieńców w akcji, no i zobaczyć również nowe postaci. No i zobaczyli Sejeda, zobaczyli Wojciecha Żalińskiego, no i zobaczyli zwycięstwo. 3-2 Indyk Pola ZS Olsztyn wygrał z Czarnymi, ale nie był to tak łatwy mecz. No zresztą sam tiebreak pokazuje, że to nie mógł być łatwy mecz dla Olsztyna. Tak, strasznie grafalowała obu drużyny w tym meczu. I też to był mecz z pewnymi podtekstami, tak? No bo Wojciech Żaliński przyjeżdżający do Olsztyna, przyjeżdżający, jakby grający przeciwko swojemu poprzedniemu zespołowi. Debiut Sejeda, wiele się tym spodziewano, no akurat faktycznie on sprostał tym oczekiwaniom. Drużyna z Robertem Andringą, który jeszcze nie jest chyba do końca fizycznie przygotowany do tego, żeby brać na siebie ciężar gry na lewym skrzydle w sporym wymiarze, a z drugiej strony zupełnie nowy zespół z Radomia, grający dwoma Słoweńcami, którzy przez jakiś część okresu przygotowawczego nie byli na miejscu. De facto myślę, że Radom pozytywnie zaskoczył, bo wydawało się, że zespół z Olsztyna wygra trochę łatwiej, a jednak musiał się sporo namęczyć i to wygrając, żeby wygrać w tej braku. Tak, a na pewno jedną z pozytywnych postaci tego spotkania był Mateusz Poręba, młody środkowy, który dostał szansę gry od już pierwszego seta w wyniku kontuzji Pawła Pietraszko, który zmaga się z urazem barku. Tak, przewidywaliśmy akurat Pawła Pietraszko do pierwszego składu, ale nie skreślaliśmy też szans Mateusza Poręby na grę, jeżeli chodzi o te nasze nagrania przedsezonowe. No i młody zawodnik AZS-u Olsztyn myślę, że pokazał się z bardzo dobrej strony. To, co mi imponowało w szczególności w grze akurat samego Mateusza Poręby, to było to, że on naprawdę warunki fizyczne ma dość imponujące. On tam potrafi skoczyć wysoko. Potrafi skoczyć wysoko i naprawdę na wysokim pułapie zbijać piłkę. Może było momentami tak, że faktycznie Dejan Vincic, no ale to jest klasowy rozgrywający, więc lepsi środkowi, bardziej doświadczeni byli wożeni przez Dejana Vincicza i po prostu nie radzili sobie z tym, żeby przesuwać się i umiejętnie wybierać blok, ale mimo wszystko no jednak wyniki w ofensywie, dobra, kąśliwa zagrywka, no tam 9-11, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, no to mówimy to samo za siebie. I obok Wojciecha Żalińskiego to najczęściej zagrywający w swoim zespole. Myślę, że tutaj odnośnie Mateusza Poręby, on się chyba rozkręcał wraz z przebiegiem tego spotkania i też chyba coraz bardziej zaczął mu ufać Paweł Wójcki. W pierwszym secie jedna piłka do niego, w drugim secie dwie, w trzecim już trzy, więc to chyba pokazuje, jak Paweł Wójcki z Mateuszem Porębą łapali dobry kontakt. Tak, a jeżeli chodzi o drużynę z Radomia, tutaj chyba pozytywnie zaskoczył nas Greg Protopsaltis,
32-krotnie dostawał piłkę, kończył na poziomie 40 kilku procent, także przy jego warunkach fizycznych, na które zwracaliśmy uwagę w audycjach przedsezonowych, to był dobry wynik, szczególnie, że na pewnych etapach meczu, tak naprawdę na przykład chociażby w czwartym secie, to on był głównym zawodnikiem, od którego najwięcej piłek posyłał Dejan Winci, a nie chociażby Karol Butryn, i to on tutaj cały mecz grał, a to Wojciech Podarczyk był zmieniany na chwilę przez Bartosza Fichta, także bardzo dobry występ Greka, bo do tego jego gry były pewne obawy. Jeżeli chodzi o zespół z Radomia, to miałem takie wrażenie, że jeszcze Karol Butryn nie był wykorzystywany tak często, jak był w Katowicach, i to pewnie też może wynikać z tego, że tutaj jeszcze słoweński rozgrywający po powrocie z Mistrzostw Europy nie do końca zgrał się z nowym atakującym. Tak, trochę potwierdziło też się w przypadku Czarnych Radom, że ten drugi środkowy po prostu trochę odstaje, tak? Bo jednak jeżeli pomyślimy sobie o tym, że Isejet kończy 9 na 11 ataków, i Mateusz Poręba kończy 9 na 11 ataków, no to i w zasadzie no, Sejet nie został ani razu zablokowany, ani nie wyrzucił piłki w aut, Poręba chyba raz, no to moim zdaniem te wyniki trochę mówią same za siebie, no i trochę niespodziewanie, nie chcę, oczywiście, to jest tak, że to jest pierwsza kolejka i będę jak mantra powtarzał, że trudno jest wyciągać daleko idące wnioski po pierwszych meczach, ale może faktycznie okazać się, że oprócz tego Sejeda, no to jeszcze drugą postać będzie miał na środku siatki Paweł Wojcki i będzie mógł spokojnie zagrywać do niego piłkę. No i tak, no i skoro środek grał tak dobrze i w sumie Hadrawa też dokładał swoje, chociaż w pewnym momencie zgasł, ale on był motorem napędowym Olsztyna, no to jednak to lewe skrzydło wydaje się być największym problemem Olsztyna, przynajmniej po tym pierwszym meczu. Tak, trzeci set, wynik 6-6, pierwszy punktowy atak Roberta Enringi. To nawet było widać po zawodnikach Olsztyna, że chyba nawet zauważyli, że to jest właśnie ta pierwsza piłka, i tak wyjątkowo było widać radość po tym zespole, tak, jakby gratulowali, tak, ale specjalnie Robertowi. Tak, ale nie tylko Robert Andringa, bo to, że Robert Andringa może mieć problemy w ofensywie, to chyba wszyscy wiedzieli, tak? Ja nawet z ciekawości przejrzałem sobie statystyki, bo to już jest trzeci sezon Holendra w Olsztynie i on w tym pierwszym sezonie, gdzie w sumie pełnił rolę takiego defensywnego przyjmującego obok Tomasa Russo, no to on miał wiele spotkań, w których na przykład, nie wiem, kończył piłki, nie wiem, 3 na 12, 3 na 11, i tak dalej, więc to jego skutecznością bywało różnie, ale jak już złapał w pewnym momencie właśnie tamtego sezonu gaz z Pawłem Wojickim i tempo gry, no to wtedy wyglądało to już bardzo dobrze. Ale Robert Andringa to jest jedna rzecz, no mnie akurat zaskakiwało to, że sam Wojtek Żaliński nie kończył ataków, no bo po Robercie się trochę tego spodziewałem, a po Wojtku mniej, i on też no zaczął źle, bo on zaczął chyba pierwszego seta od 0 na 6. Tak, dopiero pierwsze punkty w drugim secie, ale chyba po nim było widać trochę emocji, tak, związanych z tym, z kim grał, tak, i może to miało wpływ, bo też był taki etap, kiedy już się rozkręcił, tak, i no, chociażby w tej breaku sporo piłek skończył, także mam wrażenie, że to chyba te emocje tu wzięły górę. Natomiast chyba wydaje się nam, że z przebiegu gry zasłużona wygrana Olsztyna, tak, którzy byli po prostu minimalnie lepsi od drużyny z Radomia. Dobrą skuteczność Wojciech Żaliński zanotował w drugim secie, ale w pozostałych już to tak dobrze nie wyglądało. Ale co, na co warto na pewno zwrócić uwagę, to z kolei jego dobra zagrywka, którą dużo dokładał. Chociażby nawet w tym pierwszym secie, gdzie zaliczył dobrą serię zagrywek. Tak, tak jeszcze kończąc może naszą dyskusję o akurat tym konkretnie spotkaniu. To jak obserwowałem nastroje w wywiadach pomeczowych z zawodnikami AZS-u Olsztyn, to wydaje mi się, że oni jednak trochę byli rozczarowani, bo moim zdaniem to był mecz, który spokojnie mogliby zamknąć wynikiem 3-1. I akurat też, nie wiem, ja tak przynajmniej oceniam, że może ten wynik może nawet byłby bardziej obiektywny z punktu widzenia przebiegu gry i też poziomu gry. Bo Olsztyn w tych momentach, w których grał swoją siatkówkę, czyli Paweł Wojicki uruchamiający w zasadzie wszystkie strefy, grający często środkiem, skuteczny Jan Hadrawa, agresja na zagrywce, no Czarni Radom nie istnieli. Oczywiście, no można powiedzieć czwarty set trochę w drugą stronę, no ale to jednak dwa sety do 17 i 15 wygrane przez Olsztyn pokazują, że Olsztyn grając naprawdę na wysokim poziomie, no może w tej lidze radzić sobie bardzo dobrze, a ta twierdza Urania chyba może wytrzymywać napór, i to drużyn, myślę, ze ścisłego topu również. A ten czwarty set to z kolei chyba słabnąca dyspozycja Jana Hadrawy, który być może po prostu nieco oparł z sił, i jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że on bardzo dużo piłek dostawał i też no, nie włączył się z powrotem w piątym secie, więc akurat końcówka tego spotkania, czwarty i piąty set, na pewno nie należały do Czecha.
Tak, wynikiem 3-1 nie mógł zakończyć się mecz dla drużyny KKS-u Katowice, no bo oni przegrywali 2-1 z drużyną Sekoresowi, ale później dobra zmiana Adriana Buchowskiego, no i tiebreak zaczęty bardzo dobrze i przy zagrywkach Jana Nowakowskiego spowodował, że to drużyna z Katowic przeważyła na swoją szalę zwycięstwo. Myślę, że tak jak mówiłem już wcześniej, drużyna z Katowic bardzo mocny sposób widać, że korzysta z tego, że większość zawodników zgrywała się już przed sezonem i tempo gry, ja byłem osobiście pod wrażeniem tego tempa gry, te pipy, które były grane najczęściej z Rafałem Szymurą, one były grane minimalnie nad siatką, tak? Bardzo szybkie tempo, te ataki czasami szły lekko po taśmie, ale były zazwyczaj na tyle skuteczne, że tam Luke Perry często nie miał nawet czasu na reakcję, także tutaj bardzo szybkie tempo gry i tu myślę, że musimy poświęcić panowie teraz minutę lub dwie dla Jana Firleja, no bo to jest powrót do ligi, którego się chyba mało kto spodziewał. Rozmawiałem po spotkaniu z Piotrem Gruszką, z trenerem Piotrem Gruszką, który powiedział, że Resowe grała zbyt miękko na zagrywce, co przełożyło się na dobre przyjęcie Katowic, a właśnie trener Gruszka scharakteryzował ten zespół jako grający szybko, bo tak też jest predestynowany przez takiego, a nie innego rozgrywającego. Funkcjonowało to świetnie i bardzo dobry występ Jana Firleja. Też warto podkreślić jego dyspozycję na zagrywce, który, no mimo że nie robił asów serwisowych, to był najczęściej serwującym swojego zespołu. I znowu odwołam się do nagrań przedsezonowych, ale no, zastanawialiśmy się nad tym, co Jan Firlej może pokazać po sezonie w Belgii. Trudno nam było ocenić, co on będzie w stanie pokazywać na boisku, jak będzie z dokładnością, jak będzie z tempem, a to było wysokie tempo i wysoka dokładność. I muszę przyznać, że no, bardzo podobał mi się występ Jana Firleja i tak trochę nieoczekiwanie, zobaczymy jak dalej pójdzie, ale nagle nasza reprezentacyjna, wydaje mi się jakaś tam wada, słabsza strona, o której można było mówić w kontekście, nie wiem, ostatnich kilku sezonów, że raczej mówiliśmy, że dobrze jest na ataku, dobrze jest na przyjęciu, na środku, na libero, no ale na rozegraniu mogło być lepiej. No to nagle się okazuje, że tak, rośnie młody Jan Firlej, rośnie Komenda, gdzieś tam jeszcze w dalej mamy Marcina Janusza, Łukasza Kozuba, no kilku młodych rozgrywających, Radosława Gila, więc nagle się okazuje, że faktycznie trzeba dać im czas, a oni potrafią robić różnicę. Tak, tu w temacie jeszcze młodych zawodników na pewno na słowo uznania zasługuje Rafał Szymura. Znaczy trochę się pewnie tego wszyscy spodziewali, bo inaczej na to liczą w Katowicach, tak, że on będzie liderem, że on będzie zdobywał najwięcej punktów, bo tak też było w tym meczu, więcej nawet od Jakuba Jarosza i że będzie pokazywał to, co było już widać w końcówce sezonu, kiedy zastępował Samadero, tak? Czyli ta zagrywka flot kąśliwy, który może nie daje bezpośrednio bardzo wielu punktów, ale powoduje bardzo trudne sytuacje u przeciwników. Zagrywek tak dużo jak u Firleja nie było, było niewiele mniej, bo 18. Pokazywał skuteczność w ataku na poziomie 56%, no i dokładał też element przyjęcia, tak, i w obronie bardzo plastyczny. Także zawodnik zagrał bardzo dobrze, widać, że jest na fali wznoszącej i chyba bardzo to cieszy drużynę z Katowic, no bo z tym drugim przyjmującym może być trochę inaczej, chociaż bardzo dobrą zmianę dał Adrian Buchowski i swoimi asami też w tej breaku trochę dołożył. Tak, ja bym wyróżnił jeszcze Jakuba Jarosza za swoją dyspozycję na ataku z tego względu, że kolejne bardzo dobre spotkanie, a mam też na myśli dwa ubiegłotygodniowe sparingi w Krośnie, które widziałem na własne oczy i tam już Jakub Jarosz pokazywał, że jest w bardzo dobrej formie na starcie sezonu, a z kolei a propos takich rzeczy związanych z powrotem zawodników z kadry, z przygotowaniami dłuższymi niektórych drużyn, no to zawsze Jan Such powtarzał, że początek sezonu to jest czas właśnie na zdobywanie punktów przez słabsze zespoły, z tego względu, że one względnie szybciej mają pełną kadrę do dyspozycji, mogą się zgrać i wykorzystać to, że inne zespoły wyżej teoretycznie sytuowane w tabeli mają swoje problemy. Tak, tylko w tym sezonie, no to jak wspominaliśmy na samym początku odcinka, nie bardzo jest czas na to, żeby się zgrywać, nie bardzo jest czas na to, żeby tę grę poprawiać. Tych treningów, jednostek treningowych po prostu będzie mniej. No i pytanie, czy to nie będzie jakiś tam, może nie chcę mówić dużymi słowami, ale gwóźdź do trumny części drużyn, że one będą miały faktycznie trudniej. Resowia Rzeszów, no nie tak wyobrażał sobie na pewno ten powrót do Katowic trener Piotr Gruszka. No Piotr Gruszka, Królicki, Rousseau, Mariański Komenda i kilka innych postaci też w sztabie Piotra Gruszki. Nie tak sobie wyobrażali ten powrót. No i to trochę wróciła ta stara Resowia,
taka niefajna Resowia z poprzedniego sezonu, bo w zasadzie poza Nicolasem Hogiem, któremu trzeba oddać, że to był naprawdę bardzo dobry mecz Kanadyjczyka i myślę, że on po prostu tak potrafi grać. Ja nie sądzę, żeby to był jakiś wyjątek. Myślę, że on po prostu potrafi dokładać w zasadzie w każdym elemencie, z bardzo dobrą zagrywką, skuteczny w ataku, na kontrze. To dobrze wyglądały pipy, ataki z drugiej linii, no ale Rafał Buszek, partner na przyjęciu, no wiem, że Nikola Mareszal nie zagrał, bo miał kontuzję. Znaczy zagrał, nie grał w całym wymiarze czasu. On wszedł na tam chwilę, zaatakował chyba 5 razy. Wiem, że on nie grał z uwagi na kontuzję, no ale Rafał Buszek no już po prostu nie dawał sobie rady. Tak, bardzo dobry mecz Nicolasa Hoga, przeciętny uważam Damiana Schulza, no ale właśnie zabrakło tego trzeciego skrzydłowego w ataku. Rafał Buszek skończył tylko 5 z 13 ataków, a wprowadzony za niego, myślę, że nieco z konieczności, Nicolas Mareszal, ale o ile coś pomagał w drugiej linii, to w ataku nie mógł być na pewno w pełni wykorzystywany, bo jak powiedział Piotr Gruszka po tym spotkaniu, on od 2 dni trenował po kontuzji kostki i tylko 5 ataków dostał Nicolas Mareszal. Okej, to gdzie widzicie, może ostatnie pytanie do tego meczu, gdzie widzicie nadzieję dla Rysowi Rzeszów na poprawę gry? Gdzie są rezerwy? Dwie nakładające się na siebie dosyć sprzeczne rzeczy, bo raz ty, Piotrek, cały czas powtarzasz, że tego czasu na zgrywanie się i trenowanie jest bardzo mało ze względu na piętek harmonogram. Oczywiście ja się z tym zgadzam i to będzie problem. A z kolei przeciwna rzecz jest taka, że Rysowi brakuje jeszcze zawodników w pełni dyspozycji, chociażby zdrowotnej, bo Zbi Bartman dalej jest kontuzjowany, Nicolas Mareszal tyle co wrócił po kontuzji, Tomasz Russo też. I oprócz tego na tym spotkaniu w Katowicach zabrakło Bartłomieja Lemańskiego, który jest chory i wiadomo już, że jest chory na mononukleozę, co nie daje zbyt optymistycznych przewidywań, bo przypuszczamy, że na co najmniej miesiąc Bartłomiej Lemański będzie wyłączony z treningów. To mnie zawsze fascynuje, to jest dla mnie nieprawdopodobna rzecz. Jak to się dzieje, że tam z tymi dwoma równymi szóstkami czy siódemkami w zasadzie to trudno jest mówić, że w tym jest coś nie tak, ale faktycznie jakby się tak przyjrzeć ostatnich latach, to Rysowi albo jakiś niebotyczny pech spotyka, albo po prostu coś jest nie tak z przygotowaniem fizycznym, bo tam w zasadzie nie ma do dyspozycji pełnej czternastki trener w żadnym momencie praktycznie. No dobra, no to puścimy może teraz nasz dżingielek, a za chwilę opowiemy o meczu Tref Gdańsk, PGS Kra Bełchatów. Szósty set. Kuba, to masz głos jako kibic naczelny tutaj Trefla Gdańsk. No opowiedz, jak ci się podobał mecz, jak ci się podobał występ gdańszczan. Na pewno w pierwszej kolejności szkoda, że ten mecz był w pierwszej kolejce, bo jeszcze chyba tak nie urosła taka atmosfera na siatkówkę w tym wydaniu ligowym, żeby przyszło więcej niż 5,5 tysiąca ludzi. To jest oczywiście dobrym wynikiem, no ale ta hala widziała większe tłumy. Powiem szczerze, chyba to była taka gra, jakiej się spodziewałem, to znaczy widać było, że tak jak mówiłem przed sezonowych nagraniach, że Tref będzie chciał grać szybką siatkówkę i wykorzystywać bardzo mocno... Zarumieniłeś się trochę. No, chciałby wykorzystywać bardzo mocno zasięg i skoczność Bartka Filipiaka i ta siatkówka fajnie się ogląda. Ale tutaj myślę, że będzie problem przy tych drużynach, które będą mocniej zagrywać, tak? Bo widać, że możliwość gry szybszej jest łatwiejsza, kiedy ta zagrywka nie jest taka trudna, albo kiedy jest świetne przyjęcie, tak? I to było widać, że kiedy w secie drugim, kiedy ta zagrywka tak nie siedziała drużynie Skry, a Tref był na takiej fali, ta gra wyglądała fantastycznie. Udało się zwyciężyć tego seta. Szkoda, że w tym trzecim secie ta końcówka i tutaj ten aspekt Kowicza zdecydował, że Skra prowadziła 2-1 i wygrała ten mecz, tak? Natomiast absolutnie występ, jak mi się wydaje, oceniany z Gdańsku na plus. Dużo rezerwowych wykorzystał trener Gogol, którzy też chyba pozytywny obraz wnieśli swoją postawą. Oprócz tego wyróżniłbym na pewno Duszana Petkowicza, który spisał się dobrze w ataku, został MVP tego spotkania i tak jak powiedziałeś, Kuba, zakończył trzeciego seta asem serwisowym. Właśnie PGS Kra Bełchatów, bo tutaj porównujemy dwie drużyny, porównujemy Asseco Rysowie Rzeszów i porównujemy PGS Kra Bełchatów. W obu przypadkach mamy drużyny, które nie grały, nie mogły trenować w pełnym składzie, drużyny, które były gorzej zgrane, gdzie można było szukać tego, że Łomacz nie trenował tak długo, Kochanowski, Huber powrócili z kadry, Badipur i tak dalej, a jako jeden organizm PGS Kra Bełchatów wyglądała moim zdaniem bardzo dobrze.
I szczerze przyznam, że akurat jest ze wszystkich drużyn, które oglądałem w tej kolejce, no to PGS Krabbełchatów zrobiła na mnie najlepsze wrażenie. Wiesz co, ale mi się wydaje, że to dlatego, że jest trochę inny poziom zgrania Grzegorza Łomacza z tymi zawodnikami, bo już grali w poprzednim sezonie w większości, a u Marcina Komendy jest inaczej, tak? Natomiast Skra wyglądała tak, jako zespół bardzo, bardzo solidnie. Ale trudno tutaj, Kuba, mówić tylko o aspekcie rozegrania, bo to wyglądało dobrze na relacji blok-obrona, to dobrze prawda. Wyglądało, jeśli chodzi o ułożenie gry jako takie, jako całość. Tak, to prawda. Ja myślę, że akurat jeszcze w przypadku Resowi z tym zgraniem to warto podkreślić, że Bartłomiej Królicki został wprowadzony na 5. seta od początku i to właśnie trener Gruszka skomentował w ten sposób, że chodziło po prostu o to, że on jest zgrany z Marcinem Komendą, bo przez 2 sezony grali w Katowicach. I tak, jeszcze z postaci w PGS Krzebełchatów, no to bardzo dobry mecz Kuby Kochanowskiego. Zastanawialiśmy się, jakie będzie zestawienie na środku. No i w sumie Mieszko Gogol zrobił to, czego też się trochę spodziewaliśmy, czyli zaczął Karol Kłos i Jakub Kochanowski i radzili sobie bardzo dobrze, oni mieli bardzo wysoką skuteczność, dokładali też w innych elementach gry, no i gdzieś tam był 1-1, chyba pierwsza przerwa techniczna i nie wiem, wydaje mi się, że to może na sztywno, znaczy nie pierwsza przerwa techniczna, ale tam wynik 8-7, jeżeli dobrze pamiętam, no i wchodzi Norbert Huber za Karola Kłosa, więc wszyscy ci, którzy mieli akurat Karola w swoim składzie, Wygraj Polską Ligę Siatkówki, chyba trochę im miny zrzedły, no bo akurat Karol już do końca meczu na boisku się nie pojawił, już nie zapunktował. No ale środek wyglądał bardzo dobrze. Czy to był Norbert Huber, czy to był Karol Kłos, czy to był Jakub Kochanowski, tempo ataku. Duża dominacja była w tej strefie, naprawdę w tym meczu. Tak, no i to też wydaje mi się, że okej, jeszcze na Pablo Krerze wyglądało to może nieco lepiej, ale Wojtek Grzyb już trochę odstawał tutaj. No ale to są bardzo dobrze środkowi Skry, więc najlepsi w Polsce. Prawdopodobnie, tak. No jeden z czołowych środków w lidze. No i tak dość średnio grał Artur Szalpuk. Tak, znowu zaczyna sezon dosyć średnio i szybko, znaczy długo był na boisku, ale tylko bodajże chyba 3 punkty z ataku. Długo też dawał mu pograć Mieszko Gogol, ale wprowadził Milana Katycia, który w tym 4. secie chyba zdobył 5 punktów i wyglądał bardzo dobrze, także tutaj widać, że Milan po tym okresie, kiedy dużo potrenował latem, jest gotowy do gry i w razie problemów jest taka sposobność, aby on wchodził, bo nie ma problemu limitu obcokrajowców, tak? Filip, masz coś do dodania? Właściwie chyba już nie. Więc tak, więc bardzo udany mecz Petkowicza, udany mecz Kochanowskiego, PGS Krabbełchatów zasłużenie wygrywa 3-1, ale jeśli chodzi o postawę Trefla Gdańsk, uważam, że kibice nie mają się czego wstydzić, to będzie fajna widowiskowa siatkówka, którą bardzo miło się ogląda, natomiast jakbym ja miał tutaj jednak oceniać, to szybka gra i fajna gra jest właśnie, ona wizualnie bardzo fajnie wygląda, ale w pewnym momencie przy dużej presji na zagrywce no Gdańsk po prostu traci i będzie tracił szereg swoich atutów, bo gdzieś z tych wysokich piłek wystawianych pewnie z 3, 4, 5 metra, no to niestety ani Paweł Halaba, ani Ruben Schott, no może Bartosz Filipiak będzie mógł sobie radzić, ale ta dwójka na przyjęciu wydaje mi się, że nie do końca, więc a akurat Paweł Halaba widać, że pozytywnie nabuzowany i też pozytywny akcent w Gdańsku. Bardzo pozytywny akcent, szkoda tylko, że wobec niego nie zastosowano pozytywnego akcentu, natomiast zagrał bardzo fajnie, 48% dobrze przyjmował, szkoda, mówię, co się wydarzyło w 1. secie, o czym chyba zaraz powiemy. Tak, i płynnie przechodząc, nowa sekcja w 6. secie w tych naszych nagraniach po zakończeniu każdej kolejki, będziemy starali się szukać kaszanki kolejki. Kaszanka kolejki. Jednogłośnie w naszych dyskusjach przedodcinkowych ustaliliśmy, że tą kaszaną kolejki jest postawa zawodników PGS Krybełchatów po ataku Pawła Halaby. Krótko zarysowując sytuację, Paweł Halaba poszedł na bardzo szybkiego pipa, uderzył w głowę chyba Grzegorza Łomacza. Grzegorza Łomacza, piłka leciała bardzo wysokim łukiem poza boisko Gdańszczan, w trybuny. W zasadzie w trybuny. No a jako, że siła ciosu była bardzo mocna, to Paweł Halaba odruchowo podbiegł do Grzesia Łomacza i po prostu chciał go przeprosić. Przeprosić za to mocne uderzenie, sprawdzić, czy wszystko z Grzegorzem Łomaczem jest ok. No a z uwagi na to, że sędzia nie zagwizdał i akcja jakby toczyła się cały czas, formalnie, ale tylko formalnie,
No to zawodnicy PGS Krybełchatów momentalnie zaczęli wymachiwać rękami, pokazując, że Paweł Halaba przekroczył środkową linię, bo co było prawdą oczywiście, z punktu widzenia przepisów mieli rację, ale wydaje się jednak, że ten punkt, no zdecydowanie Gdańsk musiał wygrać. Tutaj nawet nie ma dyskusji co do tego, czy Gdańsk musiał wygrać ten punkt. No i wzięli challenge, no i sędziowie nie mieli już wyboru i nie mogli zrobić niczego innego, jak po prostu przyznać punkt PGS Krzebełchatów. No i moim zdaniem to jest kaszanka kolejki. Nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania. Nie, zdecydowanie. Pytanie tylko, co by się stało, gdyby sędziowie nie zmienili decyzji. Dokładnie. Nie. Znaczy sędziowie może niekoniecznie akurat tutaj powinni zmieniać decyzję zgodną z regulaminem. Nie, sędziowie, tak, wydaje mi się, że trudno mieć zastrzeżenie do sędziów. Na trochę refleksji czasu mieliby chatowianie sami, bo teraz po tym, jak ten challenge się skończył, to jeszcze trener Trefla Gdańsk wziął czas i mogli się zastanowić, czy może jednak nie warto byłoby tego punktu po prostu oddać, serwując w trybuny i jakoś z tego wybrnąć z twarzą. Próbowałem się wczuć w ich rolę i okej, nie byłem akurat w ferworze walki, ale myślę, że po prostu byłoby mi wstyd, gdybym taką sytuację wykorzystał na swoją korzyść w taki sposób. Tak, próbował to tłumaczyć Michał Mieszko-Gogol też po meczu, że on po prostu nie wiedział, o co chodzi z tym challenge'em, ale czy mógł nie wiedzieć, o co chodzi z tym challenge'em? Nie, akurat uważam, że nie. Uważam, że po prostu zawodnicy PGS Krybełchatów zachowali się bardzo, bardzo niefajnie. No i to jest nasza... Ja myślę też z kolei, że nawet trybuny w Gdańsku nie do końca były świadome, co tak naprawdę się wydarzyło. Sądzę, że kibice po prostu myśleli, że to był przekroczony atak, przekroczona linia trzeciego metra przy ataku Paweł Halaby i stąd ten challenge. Dokładnie. Sądzę, że gdyby wszyscy byli świadomi, co tam naprawdę się wydarzyło, to byłoby tam jeszcze głośniej w tej hali. Więc można tylko przywołać sformułowanie Aleksandra Kwaśniewskiego chyba do Ludwika Dorna: nie idźcie tą drogą, bełchatowianie, nie idźcie tą drogą. A z kolei przypomina się sytuacja z ubiegłego sezonu, gdzie... No, Filipie. Chciałem się tylko dodać, że przypominajcie sytuacja z ubiegłego sezonu, gdzie bełchatowianie grali ze Stocznią Szczecin. Na boisku pojawił się czwarty obcokrajowiec po stronie Skry i Skra nie straciła wtedy punktu, a po prostu została ukarana walkowerem, gdzie to była tylko jedna akcja i winna była nie tylko PGS Kra Bełchatów, ale również system do pilnowania tego, który wtedy jeszcze nie był udoskonalony. No tak, ale no nie szukajmy tutaj usprawiedliwień, nie szukajmy żadnych argumentów. Okay. Jasne, to nie jest forma usprawiedliwienia teraz PGS Kra Bełchatów, bo tak jak mówiłem, no mi na miejscu tych siatkarzy byłoby wstyd, ale to jest tylko moje zdanie, ale właśnie przypomniała mi się ta sytuacja, że też być może kiedyś nie do końca fair zostali bełchatowianie potraktowani. Dobra, opowiedzieliśmy wam, słuchacze drodzy, o trzech meczach, które uznaliśmy za najważniejsze w kolejce pierwszej, a teraz... Po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, kogo widzimy w szóstce kolejki i kogo uważamy za MVP kolejki. Szósty set. No to zaczynamy od pozycji atakujących. Dwóch kandydatów się chyba nasuwa najmocniejszych, może trzech. Jan Hadrawa, Duszan Petkowicz i Kuba Jarosz. Trzy osoby, które wygrały swoje mecze razem ze swoimi drużynami, no i stanowiły na pewno o sile swoich drużyn i kto najlepszy z tego tercetu. Dla mnie Petkowicz, 50% skuteczności w ataku, dwa asy, jeden blok, no i ten as, który wygrał im trzeci set, który tak naprawdę zdecydował, że wygrali mecz, bo myślę, że gdyby przegrali tego seta, no to na pewno nie mieliby trzech punktów, a sądzę, że mieliby maksymalnie jeden. Ja się zastanawiałem między trzema kandydatami. Oczywiście Jan Hadrawa, Duszan Petkowicz i Jakub Jarosz. Wszyscy uważam, że zagrali dobre spotkania, aczkolwiek to Czech wydaje mi się, że był osamotniony w ciągnięciu ataku swojej drużyny, bo Duszan Petkowicz miał jednak wsparcie w kolegach na lewym skrzydle, chociażby w postaci Milada Ebadipura, Jakub Jarosz w postaci bardzo dobrego w tym meczu Rafała Szymury, a Wojciech Żeliński nie grał dobrego meczu w ataku, a Robert Andringa, dużo o nim powiedzieliśmy wcześniej, był niemalże niewidoczny w tym aspekcie, dlatego bardzo dużo zależało od Hadrawy i wybrałbym tego zawodnika. Dobra, to ja rozstrzygam. Jan Hadrawa właśnie dokładnie z tych samych argumentów, więc Duszan Petkowicz, jeżeli mamy powiedzieć o drugiej szóstce kolejki, no to myślę, że Duszana Petkowicza możemy tam zmieścić. Dalej, rozegranie. Jan Firlej? Jan Firlej. No to myślę, że nie ma co dyskutować więcej. Będziemy śledzić tego młodego zawodnika z bardzo dużą uwagą, bo potencjał myślę, że jest naprawdę na duże, duże granie. Dalej, na przyjęciu. I tutaj nasuwa mi się kilka kandydatur. No Nicolas Hołk, niby przegrany mecz, no ale on Teuresowie ciągnął za uszy. Rafał Szymura, oczywiście już wcześniej przez nas wspomniany.
Może Milate Badipur, nie wiem kto jeszcze. Ja bym podał może Linela. Tak, może jeszcze Julien Linel. To ja który w sumie, co ciekawe, nie zaczął spotkania w szóstce, a zaczął Dominik Depowski. Wszedł Linel z ławki przez jeden z portali, chyba przez, nie pamiętam niestety przez który, ale zostało jego wejście uznane za wejście smoka. No w takim układzie, no tak, ja myślę, że Rafał Szymura. To Szymura 100%. Bez wątpienia, no bo on decydował o obliczu gry GKS-u Katowice. No i do pary ja akurat proponuję Nikolasa Hołga. Ja Linela, bo rzeczywiście no, do momentu, kiedy on wszedł, ta gra Jastrzębia się układała średnio, bo przygrywali z Bydgoszczą w pierwszym secie. Udało się dzięki jego grze też wyjść na 1-0 i wysoki procent w ataku dokłada swoje w przyjęciu i bez no niego i nagroda, nie tej gry. No i MVP. I nagroda MVP. Także tak. Linel i Szymura u mnie. Dobra, to Filip, decydujesz. Mimo że w zespole pokonany, to jednak wyróżniłbym Nikolasa Hołga, który był najjaśniejszą postacią na pewno Asekorysa Biżeszu w Katowicach. No Kuba, przegrywasz. Drugi typ. Dobra, czyli... Taka moja rola. Dobra, czyli Szymura i Hołg jako podstawowa szóstka, a do drugiej szóstki kogo jeszcze oprócz Juliana Linela byście dorzucili? Taka czwarta postać? Myślę, że Milad Ebadipur. No to Milad Ebadipur, czyli Julian Linel i Milad Ebadipur. A na rozegraniu kto? Blizzard? Już powiedzieliśmy, Jan Firley. Druga szóstka. Ale druga szóstka, przepraszam bardzo. Tak, Antoine Blizzard, myślę, że tak. On tam też również MVP, tak, jeżeli dobrze tak kojarzę. No i ty, Kuba, oceniałeś go bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o jego postawę na boisku. Więc mamy Antoine'a Blizzarda w drugiej szóstce, Jana Firleya w pierwszej. Środkowi Sejet. Tak. Sejet, no 9 na 11, 4 bloki, jasno, to ciężko zagrać dużo lepiej. Dawid Dryja, 14 na 20. 18 to... punktów łącznie, naprawdę. Tak, więc indywidualny występ. Niebotyczny wynik. Co, Filip, jak sądzisz? Znaczy, zgadzam się, wytypowałbym taką parę, aczkolwiek też nie przyszedłbym obojętnie obok występu Mateusza Poręby. Tak, Mateusz Poręba, jeszcze Kuba Kochanowski. I to chyba druga... Okej, okay, no to myślę, że tak. Czyli Sejet i Dryja. Dawid Dryja jako dwójka środkowych do tej naszej szóstki, czy w zasadzie siódemki kolejki. No i w drugiej drużynie Kuba Kochanowski i Mateusz Poręba. Na libero? Tutaj trudno powiedzieć. Nie skupiałem się jakoś wybitnie mocno na pozycji libero, ale no, albo może Taichiro Koga? Lub ewentualnie może Michał Potera, patrząc po jego bardzo dobrych statystykach przyjęcia i że przyjął ponad 20 piłek. No to ja jestem za Michałem Poterą, tak? Czyli paradoks, dwójka z Będzina, przegrany mecz 1-3 z Warszawą, a mimo to mamy ich w siódemce kolejki. Ale to myślę, że była kwestia lewego skrzydła, tak? Która najbardziej no zaważyła na tym wyniku. Natomiast tak, Michał Potera na żywo, jego przyjęcia były bardzo dokładne i pozwalały na to, żeby sporo piłek poszło chociażby do Dawida Dryi. No dokładnie, czyli może, czyli powiedzmy taka synergia tutaj nastąpiła. Jeżeli chodzi o drugą szóstkę czy drugą siódemkę, to wydaje mi się, że możemy zostawić Taichiro Koga, tak. bo on też miał bardzo wysoki ten procent przyjęcia i tradycyjnie też w obronie dokładał, więc wydaje mi się, że takie dwie postaci na libero. Czyli podsumowując, pierwsza szóstka, Jan Hadrawa z Janem Firlejem, Sejet razem z Dawidem Dryją na środku, na przyjęciu mamy Nikolasa Hołga i Rafała Szymurę, na libero Michał Potera. No i to jest nasza siódemeczka plus ligi. Kto MVP? MVP kolejki. A MVP kolejki? To może dżingiel? Szósty set. No i MVP kolejki. Jan Firlej? Jan Firlej, z tego względu, że to jest rozgrywający drużyny, która sprawiła moim zdaniem jedyną niespodziankę w tej kolejce, wygrywając z wyżej notowaną moim zdaniem Asekorysowy Rzeszów. Bardzo dobrze prowadził grę swojego zespołu, no i też popisał się największą liczbą zagrywek. To też mi się wydaje, że jest nie bez znaczenia. Ja nie będę tutaj dyskutował, uważam, że Jan Firlej, również z tego powodu, że no nie postawiliśmy mu poprzeczki bardzo wysoko, a on zdecydowanie przekroczył nasze oczekiwania. Tutaj można byłoby może jeszcze szukać Rafała Szymury, no ale od niego po nim spodziewaliśmy się, że on będzie w stanie zagrać tak dobrze, jak zagrał. Po Janie Firleju może ciutkę mniej, dlatego myślę, że Jan Firlej, nasz MVP.
Ma jeszcze może trochę ułatwione zadanie, bo gdyby taki mecz jak Jan Firlej zagrał Bentoniutti, to pewnie byśmy na niego niespecjalnie zwrócili uwagę, a że to był Jan Firlej, zawodnik nam trochę nieznany jeszcze po sezonie w lidze belgijskiej, no to wywarł na nas dodatkowe wrażenie, tak przypuszczam, przynajmniej na mnie. Tak, no są, tak jest. Jest taki efekt psychologiczny, on się nazywa efektem świeżości i właśnie to ta świeżość wprowadził do ligi Jan Firlej zdecydowanie. No i tak chyba tyle. No, jeżeli chodzi o tę pierwszą kolejkę, to myślę, że zakończymy już to dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że dobrze się słuchało. Z tego miejsca jeszcze chciałbym przypomnieć o ankiecie. Przepraszam, ankiecie, o petycji. Jest taka jedna petycja, którą rozpoczęliśmy. Petycja o powrót funkcjonalności, które proponował nam program Data Volley. Jeżeli chodzi o statystyki, w tym na przykład relacje punkt za punkt na stronie plusliga.pl, statystyki pomeczowe po zakończeniu, raporty meczowe po zakończeniu każdego seta, statystyki zbiorcze, tych funkcjonalności nie ma, dlatego że plusliga zainwestowała w nowy program statystyczny Volley Station i ten program nie jest używany jak na razie przez nikogo, co wydaje się być jakimś takim dziwnym paradoksem, że program niedopracowany został wdrożony i został zaproponowany statystykom, skautom plus ligi, więc nie dość, że skauci plus ligi z niego nie korzystają, to jeszcze my mamy mniej możliwości śledzenia naszej ukochanej ligi, więc zachęcamy do podpisywania tejże petycji. Szczegóły na naszym Twitterze i naszym Facebooku, a tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dziękujemy. Dziękujemy.